Witam wszystkich. Dzisiaj wam chciałem pokazać folwark śląski w Chrustinie Opolskiej. Jest to taka agroturystyka, czy też obiekt, gdzie odbywają się zawody pasterskie, wypas owiec, pokazy pracy psów pasterskich. Wiele ciekawostek. Do tego mamy piękny plener, różnego typu wiaty, łącznie z grillem i ogniskiem. Można tu miło spędzić czas, więc może tutaj aut nie będziemy nagrywać. W każdym bądź razie będą tu się odbywać zaraz pokazy właśnie pracy psów pasterskich, jak te owieczki zaganiają i tak dalej. No dzisiaj akurat bardzo gorąco, więc może ta praca być utrudniona, ale słuchajcie, jeżeli chcecie tanio i fajnie spędzić czas, to polecam. Tu będę robił takie migawki z różnych momentów, które będą, czyli wypas tych owiec, czy też pokażę wam, jak tu można śmiało sobie piknikować. Są leżaki, hamaki, zadaszenie jest też tam w oddali, wam pokażę, o, takie mini zoo, czyli można wśród tych owiec, baranów pohulać z dziećmi. I to może tyle w ramach wstępu. Jak widzicie, tam dalej, o, te owce sobie tam siedzą, te psy gdzieś też w cieniu, ale jak będzie pokaz, to ja to nagram. Tutaj, jak widzicie, jest wiata, którą można wynająć na imprezkę lub też jest do dyspozycji gości. Dzisiaj akurat jakaś tu impreza zamknięta, więc nie będę długo nagrywał, ale też może być to wiata do dyspozycji gości. Świetna sprawa. No i przechodzimy dalej. Tu, jak widzicie, różnego typu strefy wypoczynku. No i tam mamy już zadaszenia, różnego typu atrakcje, trampoliny, huśtawki. Tu jest taki mini bar, można zamówić kawę, herbatę. Atrakcją jest świeże owcze mleko i także kozie, więc tutaj można skosztować. Tu gospodarze tym częstują. No i ogólnie świetna sprawa. Zobaczymy, co będzie dalej. Przechodzimy teraz do tej części, gdzie mamy tą zagrodę z owcami. Zobaczymy, jakie tu ciekawostki, atrakcje są. Oto tak trzeba kawałek przejść. Już po zapachu czuć, że są tu owce. Człowiek się na starość nie przybliża się do ziemi. Czyli jest tu miejsca, aby dzieci mogły karmić te owce. Patrzmy z tej strony. O, jak widać, owieczki są, dzieci mogą je karmić. Super sprawa. Tu fajna wiata, czyli mają zadaszenie. Od tego powiem wam, że wiele stopni jest różnicy między tym na słońcu, a tu pod tą wiatą fajny przewiew, czyli te owieczki mają komfortowe warunki. No i tak jak mówię, można je tu karmić. Jeszcze przejdziemy tu, popatrzeć na tą łąkę. O, tam jakiś... O,
krzyczą, że chcą być na filmie. Weź mnie, weź mnie. No i tu będą się odbywać te wszystkie pokazy. Tresury psów. Jak słyszycie, nie jest cicho, ale jest wesoło. Tak z odległości, bo nie wszyscy sobie życzą, żeby ich nakręcać. Więc jak widzicie, jest jakiś domek, ustawki dla dzieci, trampolina. W cieniu drzew można sobie tam rozbić kocyk, jakiś namiocik. Tu jest oczywiście jeszcze wiata, zadaszenie, różnego typu parasole. Można normalny taki sobie spokojny piknik rodzinny zrobić. Nie trzeba, co najważniejsze, tu przyjeżdżać grupowo. Więc no jest to naprawdę tania, fajna rozrywka, w szczególności dla dzieci, ale też dla dorosłych. Różne ciekawostki, więc warto odwiedzić. Kolejna atrakcja, czyli można sobie zrobić zdjęcie jako farmer, krowa lub owieczka. Więc takie bardzo radosne podejście do życia. O, jeszcze trochę krajobrazu. No i już następne chyba fragmenty będą z tymi szkoleniami. No zobaczymy, co nas dalej będzie czekało. Tutaj takie palenisko, super, z grillem do dyspozycji właśnie tych, którzy tu sobie przyjadą odpoczywać, więc można korzystać. Drewno już jest tutaj zawsze do dyspozycji, tylko rozpalić. Tam widzicie trampoliny różnego typu, zjeżdżalnie dla dzieci, a więc wszystko na piknik rodzinny, czy taki przyjazd grupowy jest udostępniony. Specjały się tu kręcą różnego typu, i kurczaczki, i karkówki, i jakieś boczki, kiełbaska. I ten grill jest, te palenisko jest do dyspozycji odwiedzających. Kto chce, może kiełbaskę tu na dole na kiju sobie o piec, a kto chce, może na grillu, więc dowolność wyboru. Super sprawa. Nie ma to jak kiełbaska czy karczek przesiąknięty dymem drewna. Liściastego oczywiście, fajnego, zapach niesamowity. Właśnie zaczynają się pokazy owiec, więc tu jakieś psy pasterskie. Jest tu fachowiec, który tłumaczy. Cały rok na otwartej przestrzeni, na hali czy na łące,
i nie pracowały z tymi psami, to naprawdę byłyby strachliwe. Jak pies zbliżyłby się powiedzmy na 20-30 metrów, to one już dawno czuwałyby w drugą stronę. Mama! I teraz tak. Żeby tym psom pokierować, on musi mieć jakiś instynkt pasterski. Czym się objawia taki instynkt pasterski? Objawia się tym, że pies chce wpływać jakoś na ruch zwierząt. Jak te owce stoją, to pies musi chcieć je poruszyć, przegonić. Jak te owce uciekają, to chce im odciąć drogę, zablokować, sprowadzić gdzieś tam do domu, do właściciela. I mamy de facto dwa rodzaje psów pasterskich. Są psy pasterskie szczurzujące, to są takie typowe psy, które baca góra czy tam rolnik rzuca do stada, jak są małymi szczeniaczkami. One rosną z tym stadem i czują się jego częścią, opiekują się, pilnują, żeby jakiś drapieżnik czy inny pies, lis nie zbliżył się do tego stada, tak? To są takie typowe podhalańczyki, jak na przykład widzicie w górach, gdzieś tam pilnują sobie oczy. Ale mamy też psy zaganiające, tak? I to jest na przykład Border Collie, który jest psem zaganiającym. On pracuje na innym instynkcie. On nie chroni tych osób przed drapieżnikiem. On, a nie poluje, tak? Ale poluje w taki sposób kontrolowany. Na tym całym łańcuchu łowieckim ten element łapania czy gryzienia jest zablokowany odcięty, tak? Czyli on skrada się, nagania te owce, ale nie łapie, nie rozszerzuje ich na koniec. Szanuje nas tutaj człowieka w tym wszystkim, że mamy tu taki kontrolę. Jeżeli pies taki pasterski ma, czyli chce poruszać nam te zwierzaki, to możemy nim trochę kierować. Szkolenie takiego psa zaczyna się, no powiedzmy, jak ma pół roku do roku. Jak już wykazuje zainteresowanie tymi owcami, jest na tyle szybki i sprawny, że może je wyprzedzić, może przyjąć pewną presję od zwierząt, jak one tam pracują, na niego popatrzą, to wytrzyma, nie wycieka, to zaczynamy go szkolić. Jak widzicie, fachowiec tłumaczy tutaj dokładnie przed pokazem, jak psy są szkolone, jak te owieczki reagują, no więc pełen profesjonalizm, warto posłuchać. Warto być, zobaczyć, szczególnie bardzo dużo dzieci tutaj, jak widać, można całymi rodzinkami odwiedzić te miejsca. Taka ciekawostka, można tutaj z tym panem, właśnie Maćkiem bodajże, umówić się, jeżeli się chce swojego psa. O, zaczyna się pokaz. On gwizdzie i ten pies tu. Ale wróćmy do tej ciekawostki. Tu można z tym panem Maćkiem, jeżeli ma się swojego psa jakiegoś pasterskiego i chce się go wyszkolić, można się z nim umówić, godzinka szkolenia. Stóweczkę kosztuje, jeżeli ma się w miarę wyszkolonego psa, a chce się potrenować go, to można wypożyczyć owce i się przyjeżdża tutaj 50 zł godzina z własnym psem, owce się wypożycza, pan Maciek tutaj chyba nadzoruje, tylko wtedy 5 dyszek to kosztuje, więc taka ciekawostka dla posiadaczy psów, że można sobie tu te psy też poszkolić. Tu ten piesek wszystko wykonuje tip-top. Owieczki przyprowadził. Bardzo ciekawy temat. Nie wszystkie psy pracują na dystansie. Oglądanie pokazów czy też szkolenie psów. Thank you.
razy są bardzo ciekawe. No jakaś atrakcja w trakcie pikniku na przykład. Tak jak widzicie, jest co tu robić, różne atrakcje. Teraz przejdę jeszcze do tej zagrody z owcami. Akurat nikogo nie ma. Można o sobie bezpośrednio z owieczkami porozmawiać, pokarmić. Wszystko tu jest dostępne. Można podnieść. Teraz będzie. Chyba wymiana grupy owieczek do pokazu. Tu pies wyprowadza te owce, o, pilnie, elegancko. No to miałem szczęście, że tu akurat przyszedłem, żeby wam pokazać, że tu nawet pies z tej zagrody te owce wyprowadza. Fajnie, puściutko, zobaczcie. Idziemy zobaczyć, co tam będzie się na dworze działo. Teraz odbędzie się pokaz w większym stadzie. Mamy, mama jest szara, nawołują się na pewno. I teraz dla takiego dużego stada jeden pies jeszcze wystarczy. No ale jakbyśmy mieli tylko być powiedzmy 200, no to już wtedy dwa psy musiałyby z takim stadem pracować. Szczególnie w takim dużym kowale pies się męczy. I potrzebuje jakiejś zmiany. Szamciu, chodź. No, on przejdzie do wody, do cienia, bo jest naprawdę ciepło tutaj. Wlejemy tam wodę, podniosą sobie do tej kaskry wodą, skoczy, będzie się tam. No i te owieczki w ciągu dnia mogą się wypasać, one same sobie regulują, kiedy iść do cienia, kiedy zostać na słońcu. Wybierają co lepsze kąski tutaj, lubią, lubią koniczynę, lubią prawoślas, tutaj jeszcze są te ładne takie kwiatki, na pasem nie macie. Jedzą oczywiście trawy, siano. I, no nie wiem, macie jakieś pytania, coś wam jeszcze mogę powiedzieć? A to jest taki pies, który pilnuje obejścia. Oczywiście bardzo lubi owce, ale już nie pracuje, tylko tutaj na emeryturze lata przy błocie. Widzimy, że jest już taka bardziej kuchata, już nie musi pracować. Tak? Można zadawać pytania panu. Już mówię, no takie psy, macie fajnie. Żyją powiedzmy 3
13-15 lat to już jest taki godny wiek. Więc jak mają około 9-10 lat, to już kończą karierę. No i potem tak sobie tam dreptają już na tej emeryturze dla przyjemności, a nie dla pracy. Jak widzicie, można przyjechać całymi grupami, można przyjechać rodzinami. Do wyboru, do koloru, rozmawiałem z właścicielem. Zresztą spróbujemy tu jakiś wywiad z tym panem pasterzem zrobić, dowiedzieć się dokładniej, jakie atrakcje tu są, o co chodzi i za ile przede wszystkim. Ale koszty są naprawdę niewielkie. Jeżeli na przykład nie lubimy wyjazdów nad wodę, a chcemy spędzić fajnie czas na łonie natury, to jak najbardziej tutaj warto przyjechać. Łaskanie owieczek. Małych. Atrakcja dla dzieci. Tu mamy relacja z takiej naszej rodzinnej imprezy. Można powiedzieć, więc można sobie instrumenty przywieźć, grać, śpiewać. Nie ma problemu. Jak widzicie, dowolność rozrywki. Tam cały czas grill odpalony, walczy się. Dla dzieci zestawy do baniek. Dla dorosłych. Oddzielny piknik. Tutaj akurat mamy przykład. Udało mi się zauważyć, że przyszła para z psem i właśnie ten piesek, który tam biega, to jest od tej pary, chłopaka i dziewczyny. I tu trener stado owieczek, że tak powiem, im wynajął. I ten pies teraz właśnie trenuje zagnanie tych owiec. Czyli tak jak mówiłem, tu można wynająć owce. O, on je będzie teraz gonił. One uciekają. O. I taki trening się odbywa. Wiem, że odbywają się tutaj zawody. Więc zaganianie tych owiec. I tutaj przyjezdny pies trenuje sobie zaganianie. A więc nawet tu takie atrakcje dla psiarzy są. Nie wiem, czy zwykłego psa można puścić. Ale jak się chce go potrenować, to tutaj jest fachowiec, który to zrobi na początku za nas, a później już możemy sami kontynuować. Kolejna atrakcja. Zaganianie krów do obory traktorem. Też ciekawostka. Proszę, jak idą elegancko.
więc nie tylko owieczki, ale tu jest niespotykana rzecz, że na Opolszczyźnie, w środku, że tak powiem, Opolszczyzny, pod samym Opolem, mamy mistrza Polski w zaganianiu, czyli tego pieska, który tutaj w pokazach bierze udział, jest mistrzem Polski i on tu wszystkie owce zagania, a tu widać, że zagania traktor. Zaraz wam to pokażę. Ciekawa sprawa, że te krowy dają się, o, gęsiego, krowy gęsiego, dobre hasło. I proszę, tu jest pasterz, czyli traktorzysta. Nie, to jest jakaś ładowarka. O nie! Traktor je zagania tam. I proszę, jak one rządkiem pięknie tam do obory wchodzą. Też to jest taka atrakcja, można powiedzieć. No i teraz przegląd całego terenu. Opolszczyzna, Ruścina Opolska. Polecam, zapraszam. Super sprawa. Ja nazywam się Maciek Wiosna i tutaj w śląskim folwarku zajmuję się szkoleniem psów pasterskich. Tutaj na miejscu gospodarstwa mamy taki ośrodek szkolenia psów. I jeżeli mamy psa pasterskiego, można do nas przyjechać na trening, potrenować z żywymi zwierzętami, z owieczkami, zobaczyć, czy ten pies ma instynkt pasterski. Jeżeli ma, no to potem go rozwijać. No i trenować. Pasterstwo sportowe, pasterstwo takie użytkowe. Mamy tutaj do dyspozycji kilka łąk, 120 owiec. Na farmie też jest bydło. I cała fajnie wyposażona infrastruktura. W przerwie między tutaj pracą z owcami można sobie odpocząć, napić się kawki. Jest domek pasterski, grill na miejscu, więc ośrodek jest naprawdę bardzo dobrze wyposażony pod tym względem. Jeden, powiedziałbym, z lepszych w Polsce, a nawet w Europie. A taka ciekawostka, że jest to środek Opolszczyzny, tak. A psy pasterskie, jak to możliwe? No jest to Chruścina, tuż pod Opolem. No psy pasterskie wszystkim kojarzą się z górami, tak? Natomiast no, w dzisiejszych czasach większość tych psów pasterskich tak naprawdę mieszka w dużych miastach z ludźmi. A takiego środku, gdzie można przyjechać za miasto, na farmę, na łąkę, do owiec, jest bardzo mało. No więc jesteśmy na takiej dobrej drodze między Wrocławiem a Katowicami, w połowie drogi. Wygodny to jest autostrady, sprawdza się, ludzie nawet jeżdżą tutaj do nas te 100 km, żeby sobie potrenować i to jest naprawdę dobre. I z tego, co słyszałem, ten pies, który bierze tu udział w pokazach, to jest mistrz Polski, tak? Tak, no mamy tutaj szamana, jest to mistrz Polski, który zdobył mistrzostwo w takiej klasie początkujących psów, jak miał rok życia skończony, natomiast teraz startuje w różnych innych zawodach, no i też dobrze sobie. Okej, bardzo panu dziękuję, że pan nam przybliżył tutaj temat. Tak jak mówię, polecam, słuchajcie, jest świetna impreza. Zobaczcie, już siedzimy tu praktycznie cały dzień, ale jeszcze nikomu nie chce się wyjeżdżać. Ceny przystępne, z tego co rozumiem, ponieważ godzina treningu psa... No, to nie można powiedzieć na godzinę, powiedzmy to jest na dzień, tak? Czyli za przejazd tutaj do nas to jest od 80 do 100 zł, w zależności czy ten pies już jest na takim etapie, że możemy sami z nim pracować, czy ja jako instruktor muszę cały czas tam być. Super sprawa. Oczywiście, tak jak już wcześniej wam tu pokazywałem, nakręciłem do dyspozycji grill. Jest taki, powiedzmy, barek, kawa, herbata. Piwo też? Też jest, jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś coś z pianką, to jak najbardziej. No świetna sprawa, słuchajcie. Perełka na Opolszczyźnie, polecam. I tu żegnamy się. Dziękuję z panem. Dziękuję serdecznie, zapraszamy. Miłego dnia, dziękujemy za gościnę. Zapraszamy. Jeszcze, słuchajcie, sprostowanie, bo pan ze skromności nie powiedział.
No ale to nie tylko pies wygrywa Mistrzostwa Polski, ale też treser, tak? No nie treser, tylko przewodnik. Zawsze to jest taka para duet. Natomiast tych mistrzów jest dużo, w różnych klasach, w różnym wieku. No akurat nam się udało wygrać tamte jedne zawody. No i to była taka klasa początkująca, natomiast udało się rzeczywiście to mistrzostwo zdobyć. A więc widzicie, tu będzie trenował wasze psy fachowiec, mistrz Polski. Więc to jest jeszcze jeden, jak to mówią, plusik do tego, żeby warto tu przyjechać z własnym pieskiem. To jeszcze zadam pytanie, każdy pies się nadaje do takiego treningu, czy muszą być to typowo psy? No na pewno nie każdy. Warto spróbować, bo ten instynkt pasterski u różnych psów może być. Natomiast no, musi być ta iskierka, musi być coś w genach, musi być ten pociąg do pasienia i wtedy można z tym psem pracować. Jeżeli tego nie ma, no to szkoda tego psa gdzieś tam męczyć na siłę zmusić. Ale jak się z psem przyjedzie, to sprawdźmy, można od razu zobaczyć. To jak widzicie tutaj, nawet jeżeli macie jakiegoś pupila i chcecie zobaczyć, czy się wykaże przy owcach, to jak najbardziej zapraszamy. Kończymy imprezkę. Ostatni zrzut. Znowu się zaczyna pokaz pasterski. O, widzicie, tam jest trener czy przewodnik psa. I te pokazy się odbywają praktycznie cały dzień. Dlatego serdecznie zapraszamy. Była super impreza, super zabawa. Polecamy Chruścina Opolska pod Opolem. Zapraszamy.